Cześć, jestem Buster z giereczkowego bloga Pikmiś, do którego link znajdziecie w opisie. A jako, że kończy się nam maj, to pomyślałem, że warto byłoby powiedzieć trochę o growych premierach czerwca, które moim zdaniem są warte uwagi. Oczywiście musicie pamiętać, że nie każdy z wymienionych tutaj tytułów to coś, co trzeba dorwać od razu na premierę, ale każdy z nich jest z jakiegoś powodu mniej lub bardziej interesujący, więc warto chociaż je rozważyć. Zatem nie przedłużajmy więcej i zobaczmy w co pyc w czerwcu. Onrush to całkiem ciekawa i dynamiczna gra wyścigowa od Codemasters, opierająca się o drużynową rywalizację na górzystych trasach pełnych przeszkód. Jeżeli pełna wersja gry lepiej tłumaczy zasady rozgrywki niż jej beta, to może on stanowić przyjemny sposób na spędzenie kilku wieczorów, zwłaszcza, że potrafi być momentami bardzo widowiskowy, ale też i niestety chaotyczny. Premiera na konsolę już 5 czerwca, a wersja na PC ma nadciągnąć w niedalekiej przyszłości. Samej becie poświęciłem również osobny tekst na łamach bloga, więc zainteresowanych moimi wrażeniami z rozgrywki zapraszam właśnie tam. You carry an aura of confusion and despair. Tell this one. Drugi dodatek do TESO, który od jakiegoś czasu pecetowcy mogą ogrywać w ramach wczesnego dostępu, 5 czerwca trafi również na konsolę, zabierając graczy na będące rodzimą ziemią elfów wysokiego rodu tytułowe wyspy Samoset, które ostatnio przemierzać można było jeszcze przy okazji Areny, czyli pierwszej części cyklu The Elder Scrolls. Teraz jednak granice zostały ponownie otwarte dzięki dekretowi wydanemu przez królową Irene, ale przybysze powinni mieć na uwadze, że zmierzyć będą się musieli ze spiskiem mającym zagrozić całemu królestwu. Trzeba też przyznać, że kraina udostępniona w tym rozszerzeniu wygląda po prostu prześlicznie i aż zachęca do zwiedzania. Francuskie Dotnot przyzwyczaiło nas do fantastycznych fabularnie, choć momentami niedomagających gameplayowo tytułów, takich jak Remember Me czy uwielbiane Life is Strange. Myślę więc, że tego samego możemy spodziewać się po ich najnowszej produkcji, która zabierze nas dla odmiany na ulice Londynu z początku XX wieku, gdzie jako świeżo zarażony wampir i były chirurg wojskowy Jonathan Reed będziemy musieli zmagać się z moralnym dylematem człowieka, który poprzysiągł ratować życia, a jednocześnie potrzebuje teraz ludzkiej krwi, aby przeżyć. Liczę zatem na przyzwoitego RPGa nadrabiającego niedociągnięcia techniczne fantastyczną historią. Premiera już 5 czerwca. Piątego czerwca swoją premierę będzie mieć również pierwszy z trzech zapowiedzianych dodatków do Far Cry 5. Zamieni on współczesny stan Montany na Wietnam z czasów wojny w... cóż, Wietnamie. Czy zmiana ta okaże się dobrym pomysłem? O tym przekonamy się już niedługo, ale miejmy nadzieję, że dodatek ten okaże się równie udany co Blood Dragon do Far Crya 3. Niedługo później będziecie mieli okazję zanucić motyw przewodni Parku Jurajskiego, budując swój własny w Jurassic Park Evolution. Choć sam tytuł sprawia wrażenie generycznego, to już to, co się pod nim kryje, wygląda całkiem intrygująco. Kto nie chciałby zbudować własnego zoo z dinozaurami i może przypadkowo doprowadzić do wypuszczenia tychże bestii na wolność? No i trzeba wspomnieć, że usłyszeć będzie można głos samego speca od Teorii Chaosu, czyli Jeffa Goldblama. W
Wielkimi krokami zbliża się premiera wyczekiwanej przez masę drugiej części Nie ma mocnych. Nic więc dziwnego, że towarzyszyć jej będzie kolejna gra z serii LEGO o sprawdzonej od lat formule. Spodziewać można się zatem zatrzęsienia znajdziek, infantylnego poczucia humoru i zabawy dla całej rodziny. Ciekaw jestem jednak, jak rozwiązana zostanie kwestia bohaterów. Gry LEGO przyzwyczaiły nas przecież do dziesiątek przeróżnych postaci, bo opierały się w większości o marki osadzone w olbrzymich uniwersach. W tym wypadku mamy natomiast pulę bohaterów w zaledwie dwóch animacji. Jak to będzie wyglądać? Cóż, pożyjemy, zobaczymy. Darkest Dungeon okrzyknięte zostało Dark Soulsami w dwóch wymiarach i z miejsca zdobyło serca graczy o bardziej masochistycznych upodobaniach. The Color of Madness, czyli drugi dodatek do gry, opowiadać będzie o podróży na zdewastowaną uderzeniem meteorytu farmę, z której dobiegają tajemnicze jęki. Natomiast wszyscy, którzy zdarzenie to widzieli, zostali oślepieni. Zapowiada się zatem ciekawa, mroczna intryga inspirowana twórczością Lovecrafta. Swarthy workmen and sturdy shovels. At last. Strasznie źle wymawia się The Sims 4, 4 pory roku, ale kolejny dodatek do uznanej serii symulatorów domku dla lalek to coś, czego nie można w takim spisie nie uwzględnić. Prawda jest jednak taka, że sam tytuł mówi wystarczająco wiele o tym, co w nim znajdziecie i w zasadzie nie musiałbym wam tego opisywać. No ale dla bardziej niekumatych śpieszę z wyjaśnieniem. Otóż prowadzi on do życia simów warunki pogodowe i cóż, cztery pory roku, lepienie bawanów i praca na działce. Czegoż simowie mogliby chcieć więcej? Far Cry 3 to gra, która stworzyła potwora, jakim jest teraz ta seria. Można wręcz powiedzieć, że jest to jeden z pierwszych przedstawicieli gatunku Ubigame. Dla mnie jest jednak czymś więcej niż tylko dobrą strzelanką w otwartym świecie. Jest to przede wszystkim fenomenalna opowieść o popadaniu w obłęd i świecie, który w końcu zmienia każdego, kto ma na tyle nieszczęścia, aby tam trafić. Jeżeli nie graliście wcześniej w trzeciego Far Cry'a, to teraz trafiła wam się świetna okazja, aby go nadrobić, bo jest to pozycja obowiązkowa dla fana dobrej historii. Natomiast jeżeli jesteście posiadaczami Season Passa do piątki, to możecie już w niego zagrać w ramach wczesnego dostępu. Reszta niestety musi odczekać ten miesiąc na premierę w wersji standalone. Trylogia mego dzieciństwa w naprawdę fenomenalnym i przepięknym wydaniu. Jeżeli nie mieliście nigdy szansy na zapoznanie się z pierwszymi grami o Jamraju Pasiastym, choć dla mnie pozostanie on już na zawsze pomarańczowym niskiem, to jest to najlepszy możliwy sposób, aby to w końcu zrobić. W zmodernizowanej grafice trylogia Crasha Bandicoota pokazuje, że nie zestarzała się ona ani trochę i wciąż daje mnóstwo frajdy, choć zazwyczaj jest to okupowane wieloma życiami biednego Crasha. Co ciekawe, jest to pierwszy raz, kiedy oryginalna trylogia ukaże się na sprzętach niewydanych przez Sony, więc nic, tylko brać. The Crew nie okazało się takim sukcesem, na jaki wszyscy liczyli, ale perspektywa wyścigów przez całą długość Stanów Zjednoczonych jest wciąż bardzo nęcąca. W samą grę, choć nie jest to produkcja wybitna, wciąż gra się świetnie, a fabuła w niej zaprezentowana przywołuje na myśl serię Driver. To też drugą częścią jestem całkiem zaintrygowany, zwłaszcza, że poza samochodami i motocyklami oddane w nasze ręce zostaną też łodzie i samoloty.
Co z tego miksu wyjdzie? Przekonamy się już niedługo. I to już wszystko, co zwróciło moją uwagę w czerwcu. Mam nadzieję, że lista ta okaże się dla Was przydatna i może nakieruje Was na coś, co kompletnie Was wcześniej nie obchodziło. Ja natomiast jestem Bastet z greczkowego bloga Pykmiś, do którego link, wraz z linkiem do oficjalnego Twittera, znajdziecie w opisie. Kolejnego zestawienia możecie spodziewać się za miesiąc, a na tę chwilę ja się z Wami żegnam. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Cześć.